No to wracamy panowie na wiosnę. Witamy was drodzy widzowie serdecznie. To jest program z innych aren, program, w którym mówimy o wszystkich innych dyscyplinach sportu, tylko nie o piłce nożnej, a oczywiście w zacnym gronie dziennikarskim Bartłomiej Nowak, Jakub Zima i moja skromna osoba Paweł Szpur. Witam. A gospodarzem oczywiście? Gospodarzem oczywiście jest nasze studio nowe, które mieści się między innymi w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czarnie-Zdroju, ale jest to już rodzina na swoim. Gruciak chciała tutaj zrobić. Choć teraz! Brawa! Który ucieka na czystą pozycję, Bolzerowski sam. Teraz dopiero do łyko. Marna! I gol! Nie pozostawia żadnych wątpliwości w tym momencie. Paniała piłka! I będzie! Będzie przyłożenie dla Miners! Bartek to tłumaczy na tym, że wciąż jest. Tak jest, dobrze powiedziane. 800 plus w drodze. Także już we własnym studio witam serdecznie. Ja patrząc za nas tu z karta dużej rodziny. No, słuchajcie, trzeba jeszcze porozmawiać o tym nowym babciowym, nie? Tak. Jeszcze będzie jedna osoba i któryś z nas będzie miał emeryturę. Za cztery osoby. No dobrze, no fakt, to prawda. Panowie, przed nami, a właściwie już się rozpoczęły młodzieżowa olimpiada, ogólnopolska olimpiada młodzieży, która gości w tym roku na Dolnym Śląsku, między innymi u nas. No tak, dawna spartakiada młodzieży. To już jest jubileuszowa 30. edycja. Wczoraj tam wciąż było otwarcie. Wczoraj, czyli we wtorek. We wtorek, Kuba, bo to teraz oczywiście mówimy no o czasie. Tak. To zacznij jeszcze raz. Dobra. No to jeszcze raz. 3, 2, 1. Witamy w nowej edycji, w nowej odsłonie programu Przed Kolejką, programu, w którym mówimy o wszystkich innych dyscyplinach sportu w regionie, tylko nie o piłce nożnej. Oczywiście program w zacnym gronie dziennikarskim. Bartłomiej Nowak, Jakub Zima, moja skromna osoba Paweł. Nie wiem, czy nie mogę zacząć jeszcze raz, bo jak mówisz, to strasznie się przestać robi. Zobacz, jak ty Paweł, weź mów tylko ty. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, trzy. A ja mówię. Raz, dwa, raz. Ja? Ja. Ja mam trójkę, ty masz jedynkę? No. A ja mówię teraz i moja prawie nie słyszałem. Twoja, Bartek, jest po środku, tak? Tak. A to Paweł? Moja jest ta pierwsza. Z lewej strony, tak, masz za blisko mikrofon. Tak? Mhm. Teraz? Teraz widzisz tam nad zieloną kropką, jak mówisz czerwona. Głośniej, pojawia się czerwona. To jest wtedy za głośno, nie? Wtedy jest lekki przester. Popatrz, ja mówię i tak się... A ja tak... teraz, o, teraz jest lepiej już? Tylko no jeżeli... w zacnym gronie, witam w zacnym gronie, i przester jest. No wiesz, jak się raz na jakiś czas zaświeci, bo to znaczy, że to nie jest źle, nie tylko... Przeponę panowie, przeponę. Tetryków trzech. To był kłaczek. Trzy. Jeden. Witamy w nowej odsłonie programu Przed Kolejką, programu, w którym mówimy o wszystkich innych dyscyplinach sportowych w regionie, tylko nie o piłce nożnej. Oczywiście program w zacnym gronie moich szanownych kolegów Jakuba Zimy i Bartłomieja Nowaka, oczywiście mojej skromnej osoby, Paweł Szpur. Panowie, no cieszę się, że jesteśmy w końcu na swoim. Tak. O, to taki nowy program, w końcu na swoim. Tak, rodzina na swoim. Rodzina na swoim, tak. 800 plus i karta dużej rodziny. Witamy was. No i trzech braci bliźniaków. Ale to wiecie, to będzie mieli darmową komunikację w Szczawnie. Ja już mam darmową komunikację, bo ja jestem honorowy dawca krwi. Tak, Bartek, uhonorowany, umedalowany. Nie załapali, tak, w Szczawnie nie ma komunikacji. Tak, albo w Szczawnie nie ma krwiodawstwa. Tak czy siak mam darmową komunikację. To nie płacisz za paliwo. Ale jeżdżę autem. Przejdźmy zatem do meritum. Bardzo interesująca pierwsza informacja, czyli ogólnopolska olimpiada młodzieży, która właśnie zawitała do Dolnego Śląska, przede wszystkim do naszego regionu. Tak, Paweł. Dawna spartakiada to kiedyś się odbywało jakiś czas temu. Zostało to zmienione do takiego poziomu, chyba jak w tej chwili to wygląda, mniej więcej do takiej formuły, jak w tej chwili to wygląda. Mamy w Wałbrzychu kilka imprez związanych z tym, co się dzieje na Dolnym Śląsku, a to otwarcie, które było w Zamku Książ na temat Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych, bo to też jest ważne, że to jest odmiana tak, w sportach halowych, więc nie będzie tam wszystkich tych dyscyplin, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
Tym razem jubileuszowa 30. edycja rozpoczęła się od szachów. Już trwają te zawody. Będą się kończyć w niedzielę. Później, zaraz od poniedziałku, boks, to w Wałbrzychu, tydzień czasu z boksem, również na terenie sportowego Wałbrzycha. No ale tak w międzyczasie to też będzie gimnastyka sportowa, gimnastyka artystyczna, judo, zapasy w stylu wolnym, klasycznym, piłka ręczna, siatkówka, szermierka, tenis stołowy, badminton, taekwondo i brycz zamknie całą olimpiadę już w czerwcu, także trochę to daleko rozpisane, tak patrząc na harmonogram wydarzeń, jakie nas czekają. Można śledzić te informacje oczywiście na stronie internetowej om.dolny/2024.pl. Piłeś coś? Nie, no Kuba, wyświetlisz ten adres internetowy. Myślę, że jakbyś wpisał po prostu w Google Olimpiada, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Śląsk. No na ty o Śląsk. Ale jest adres strony om.dolny/ogólnopolska. Organizatorem tej imprezy jest Urząd Marszałkowski we współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu. Jest specjalna dedykowana strona internetowa, tak, właśnie Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. Zrobić napis. Tam jest wszystko to, co na bieżąco już się dzieje, opublikowane, plus to, co ma się dziać, wyniki, terminarze, kiedy, jakie dyscypliny sportu w jakim miejscowości się będą odbywały. Szachy trwają, tak jak wspomniałeś, a tak, w najbliższym czasie będziemy mieli cały tydzień z boksem. Tak, trwają w hotelu Maria, można sobie to obejrzeć, te zawody w kategoriach juniora młodszego, mężczyzn, kobiet, chłopców, dziewcząt, różnie to jest nazywane. Tutaj mistrzostwa będą rozgrywane systemem szwajcarskim, opartym na rankingu, na dystansie. Mówimy o szachach cały tak, czas. 9 rund. Trwać będą między 7 a 9 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami FIDE oraz PZS szach w oddzielnych dla dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych między 12 a 14 lat. No to tak naprawdę dużo, ale tam to już mówiliśmy o tym niejednokrotnie podczas zawodów ligowych, zawodów organizowanych przez Hetmana Wałbrzych. To będzie to samo, tylko po prostu na trochę wyższym poziomie, bo w tej kategorii wiekowej zjadą się najlepsi z całej Polski zawodnicy biorąc udział wcześniej w różnego rodzaju eliminacjach. To nie jest tak, że każdy może się zgłosić i po prostu przyjechać. Trzeba wywalczyć odpowiednią liczbę punktów w rankingu. W każdej dyscyplinie sportu były tam odpowiednie regulaminy, jak na taki turniej finałowy się zakwalifikować, więc nie jest to takie proste. Trzeba po prostu zawsze przypomnieć, bo wielokrotnie tam gdzieś rozmawialiśmy, czy ja rozmawiałem na przykład z przedstawicielami różnych lokalnych klubów i oni mówili, startowaliśmy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, czyli tak naprawdę w Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży. Tak, dokładnie, w tej kategorii wiekowej, tylko widzisz, to jest różnie, bo tu mamy 12, 13, 14 lat, 10 lat, ale są też dyscypliny sportu, na przykład tak jak w zapasach w stylu klasycznym, które już w najbliższy weekend, sobota, niedziela, pierwotnie awizowane w Aquazdroju, z tego co słyszę, będą jednak w hali Wałbrzyskich Mistrzów z racji tego, że Aquazdroj będzie zajęty przez koszykarzy i play-offy, jakie tam będą rozgrywane w pierwszej lidze koszykówki. No więc tutaj mamy kategorię wiekową 15-17 lat, więc to też może się trochę różnić. Ale będą zawody w stylu klasycznym, w kategoriach wagowych 45-48, 51, 55-60, 65, 71-80, 92 i to takie chyba najbardziej wdzięczne, przynajmniej te, które ja lubię bardzo oglądać, 110 kg, czyli takie te najcięższe kategorie wagowe. To wszystko będzie można prześledzić w trakcie rywalizacji w Wałbrzychu. Myślę, że hala Wałbrzyskich Mistrzów to jest takie miejsce, gdzie te zawody będą też fajnie zorganizowane, tym bardziej, że już było parę tydzień czy też dwa tygodnie temu taki turniej organizowany przez Wałbrzyski Klub Zapaśniczy Zagłębie Wałbrzych i to nawet fajnie się sprawdziło. I tutaj zapasy... Gimnastyka sportowa jest... Nie, ale chciałem powiedzieć, że tu właśnie musimy zwrócić uwagę właśnie na zapasy, bo tu możemy się spodziewać medali w wykonaniu przedstawicieli Zagłębia Wałbrzych, ale myślę, że też możemy sporo oczekiwać po tym, co się będzie odbywało w przyszłym tygodniu również w hali Aquazdroju, czyli właśnie w zawodach w boksie. Tak, do tego za chwilę podejdziemy trochę więcej, może powiemy, tak na szybko wspomnę jeszcze o gimnastyce sportowej. To co prawda nie będzie się odbywało w Wałbrzychu, bo we Wrocławiu. W Strzebnicy. No, hali WKK Sport Center we Wrocławiu, zawody się odbędą. Czytam, co mam, najbardziej właściwa informacja, to tam
do widzenia, dziękuję. Czy to ma? Na ich stronie jest... To jest on Dolny Śląsk. Tak, tylko no widzisz, no doszło do kilku zmian z różnych względów. Okej, okay, no to mów, dlaczego? No nieistotne to jest dlaczego. Aha. Coś się wydarzyć dzieje po prostu i dlatego. Może jest tak, że organizatorem jest ta gmina Czybnica, ale odbywać się to będzie zupełnie gdzie indziej, tym bardziej, że wiesz, no zawody zostaną rozegrane w wielu konkurencjach i podejrzewam, że niektóre z nich mogą po prostu być potrzebować specjalistycznego sprzętu, tym bardziej, że mamy tutaj i wieloboje, indywidualne konkurencje w takich choćby na przykład dyscyplinach, czy też konkurencjach bardziej jak skok, poręcze, równoważnia, wolne ćwiczenia, koń z łękami, kółka, drążek, wiecie, to są takie rzeczy, grzybek, skok przez poręcze. Generalnie są to takie elementy, które widujemy, czy też oglądamy przeważnie podczas Igrzysk Olimpijskich. Rzadko kiedy to się dzieje na naszych oczach, że możemy to zobaczyć. Jeśli ktoś ma ochotę takie turniej zobaczyć na żywo z hali, to bardzo zapraszam. To może być naprawdę ciekawe. Ja pamiętam swego czasu, Kuba kiedyś nagrywał materiał z gimnastyki sportowej, tylko coś chciałem powiedzieć. Ja widzę, że cię to bardzo zainteresowało i potrafisz teraz to świetnie opisać. Myślałem, że powiesz, że pamiętasz czasy, kiedy Kuba robił szpagat. Jednak Kuba coś wciągnęło Kuba ten sport. No i widzisz, Paweł, i tu się bardzo mylisz, bo nie wciągnęło? To jest gimnastyka sportowa, a ty mówisz o akrobatyce sportowej. Zupełnie o czym innym. Czyli szpagat to akrobatyka. Tak, on mówi, Paweł mówi, że o akrobatyce sportowej, czy dyscyplinie bardzo mocno zbliżonej do łyżwiarstwa figurowego, gdzie się tańczy, gdzie się różne figury wykazuje. Tam z piłeczką coś tam podrzuca, nie? A to jest gimnastyka sportowa, gdzie oni ćwiczą na tych kółkach siłowo, na przyrządach takich jak choćby, no nie wiem, jakieś poręcze, czyli takie masz słupki od ziemi w górę i takie poręcze w poprzek równolegle, jak dwie linie prostopadłe, proste, równoległe, tak? I robią akrobację. No, a co było twoim koszmarem w podstawówce? Przecież zawsze był skok przez kozła. Właśnie to jest gimnastyka sportowa. Najważniejsze, żeby w skoku przez kozła nie być gimnastyka, kozłem. Gimnastyka artystyczna to jest właśnie z tymi takimi, co ty mówisz, pieczkami, szarfami i tak dalej. Ale to też nie jest taniec. Czyli to nie jest akrobatyka sportowa, tylko to jest gimnastyka artystyczna, gdzie wykonuje się pewnego rodzaju układy, figury i tak dalej, indywidualnie, parami, jakkolwiek tam to wygląda. Natomiast akrobatyka sportowa to jest to, co oglądaliśmy swego czasu w Akwazdroju, teraz tutaj też w Szczawnie Zdroju i to jest też jakby inna dziedzina tejże dyscypliny sportu. Nie? Akrobatyka sportowa, czyli uczniowski klub sportowy Dziewiątka Wobrzych. No na przykład. Tomka Porosa i Tomka. Tak, i to jest generalnie bardzo... Zaciekawienie. To jest bardzo fajny sport i bardzo fajna dyscyplina i bardzo fajnie się to ogląda, o ile wiesz, o co chodzi, a tam już trzeba znać podstawowe jakby kwestie taneczne, figur, musisz się orientować w tym, co te osoby pokazują, bo nie wiesz, czy robią to dobrze, czy źle, a jest to potem oceniane tak, jak w wersji figurowym, więc to też ma duże znaczenie. A nie obowiązkowe. No na przykład. Boks. Cały tydzień z boksem, to bardzo. Też będzie transmitowane na kanale sportowego Wałbrzycha. W tygodniu dwa ringi, później weekend już tylko jeden. W różnych kategoriach wagowych będą to zawody rozgrywane dla dziewcząt i chłopców w wieku, no powiem wam, młodzieżowca, więc tam też zobaczymy kilku takich dobrych, naprawdę dobrych zawodników. Jak rozmawiałem z Krzysztofem Sadłoniem, który jest po części organizatorem tego tutaj w Wałbrzychu, tego wydarzenia w Wałbrzychu, to mówił wtedy, gdy go pytałem o to, jaki będzie harmonogram walk, jak to będzie wyglądało, mówi, Kuba, to jest jeszcze tak daleka droga, to było ledwie 10 dni temu. Jeszcze trwają eliminacje. Te eliminacje pewnie się już skończyły i teraz za niedługo lub kończą na dniach i teraz weekend ma być ostatecznie losowanie tych zawodów. We wtorek pierwsze walki. Kuba, będziesz komentował? No nie wszystko na pewno, bo to jest... Pamiętaj na gardło, uważaj, bo po ostatnim komentowaniu boksu przez ciebie ledwo wróciłeś do studia. No, nagraliśmy program. 6 dni typowych walk, gdzie tam będzie się działo sporo. Na pewno te najważniejsze będą puszczone z komentarzem, te inne będą puszczone bez komentarza. Zwróćcie uwagę, ile kategorii wagowych jest w ogóle, to jest, no zgadza to jest niesamowite. Się. To jest właśnie to, o czym od 46 mówiłem. Aż do 80+, nie? To jest... Tak, tylko to zobacz, masz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kategorii wagowych w każdej z tych kwestii, chłopcy, dziewczęta. Więc to jest naprawdę niesamowite, tam oczywiście to kwestia jest teraz, jak oni to podzielą. Z tego, co słyszałem, to żeby dojść do strefy medalowej, wystarczy wygrać 3 walki.
nie? Ale to mimo wszystko i tak jest sporo, żeby się znaleźć w tej grupie zawodników, żeby to tak można było potem ocenić pozytywnie. Z tych dyscyplin sportowych, które będą tutaj jeszcze w naszym regionie, warto zwrócić uwagę na, no wiadomo, na siatkówkę. To co prawda. Aczkolwiek to już w maju. To już w maju, tak, bo te dyscypliny sportu będą się odbywać w Wałbrzychu lub Szczawie. Siatkówka to jest Wałbrzych, dwie hale do dyspozycji. Też będziemy pokazywać z tego zawody. Najpierw chłopcy, potem dziewczęta. Od 6 aż do 12 maja cały tydzień z siatkówką, ale też w tym samym czasie w Szczawniezdroju 9-12 maja będzie tenis stołowy. I to też naprawdę bardzo istotna impreza dla tych zawodników w tej kategorii wiekowej, bo żeby się zakwalifikować do tego turnieju, naprawdę trzeba było przejść gęste sito eliminacji. Tak jak na przykład w siatkówce po prostu wygrać turnieje eliminacyjne, tak w tych tenisach stołowych bardzo często należało zdobywać punkty do rankingu, żeby się gdzieś dostać. No nas to nie dziwi, że tenis stołowy akurat w Szczawniezdroju. No Tomasz Dudajczyk, tak. Tak, tak. Tak, osoba to rzeczywiście. Zobowiązuje. Chyba nie można znaleźć sobie tutaj... Właśnie, nie można chyba sobie znaleźć lepszego miejsca tutaj do rozrywek. Tak samo się cieszę. Jak w Szczawnie. Dokładnie, tak samo cieszę się z tą siatkówką, bo w hali nauk, Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa większość spotkań się ma odbyć. Jeśli nie wszystkie w ogóle, bo... Piękna hala i świetne światło, muszę powiedzieć. To raz, a dwa, wiesz, łatwy dostęp do sieci, do internetu, stałego światłowodu, więc nie ma problemu z tym akurat elementem. Kolejna rzecz, też bardzo sympatycznie jest to wszystko zorganizowane i prowadzone przez ludzi, którzy się tą halą opiekują, więc łatwo jest takie zawody przeprowadzić. Miałem okazję tam niedawno pokazywać zawody w turnieju ćwierćfinałowym młodzików w siatkówce i takie przetarcie, bo to podobna kategoria wiekowa, tylko reprezentacje wojewódzkie wystąpią, prawda? Z 16 się zakwalifikowało 8. W dwóch grupach zagrają po 4 drużyny, więc to też może być ciekawe wydarzenie. Najpierw w grupie, potem dalej już strefa medalowa. Ciekawie, naprawdę zapowiada się ciekawie. Dolny Śląsk jest też reprezentowany przez zawodniczki wałbrzyskich klubów, czy to żeńskiej, czy męskiej kwestii Chełmca Wałbrzych. Także też będziemy choćby z tego powodu zerkać na to, jak sobie radzi ta czy inna reprezentacja. No ale oprócz tych dyscyplin, które tu u nas, to też warto powiedzieć o tym, co w ogóle się będzie działo, bo na przykład bliska mi sercu też piłka ręczna w Dzierżoniowie, panowie w Karpaczu, panie. Miałem okazję półfinał olimpiady, w eliminacyjny turniej w Dzierżoniowie pokazywać, gdzie Dolnośląskie się zakwalifikowało wraz z Pomorskim województwem. No i to były takie naprawdę bardzo ciekawe mecze, decydujące bramki padały w ostatnich minutach, czasem sekundach tej rywalizacji. Liczę na to, że Dolny Śląsk z Timotim czarnoskórym bramkarzem, ale naprawdę genialnej formie, świetnie radzącym sobie w bramce, powalczą medale. Tyle, że Pomorskie województwo na przykład też mnie bardzo się podobało, zaimponowała mi gra tych zawodników. Mniej fizycznie obdarzeni, że tak powiem, wzrostem, ale doskonale technicznie grający piłką. Też jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Ciekawy jestem, jak zagrają panie, które grać będą w Karpaczu. Też część dziewcząt z Wiktorii Świebodzice tam będzie 15 grać. 15 i 14-letnie. No bo to jest kategoria młodzika. Tak. To jest ta kategoria wiekowa akurat w tych dyscyplinach sportu. Judo. Też bardzo ciekawa rzecz do oglądania, widowiskowa. Taekwondo. Dużo mieliśmy tutaj zawodników w tych kategoriach wiekowych w naszym regionie, jak choćby ta grupa medalistów Mistrzostw Europy z Starych Bukaszowic, Świebodzic czy Kubrzycha. To duży przedział kategorii wagowych. Wagowych, oczywiście, bo to wiadomo, że to się liczy wszystko. Więc tego naprawdę jest sporo. Warto oczywiście też... PG Turów Arena Zgorzelec. No tak, bo tu się, wiesz, patrzy też na ośrodki. Dużo zapasów jest na przykład w Miliczu. Tam sporo tych... No, ale to zapasy w stylu wolnym, bo tam tak, bo mają zawsze ośrodek silny. Dobrą grupę, prawda? Więc też na pewno będzie ciekawie oglądać to, co się będzie działo na arenach w innych miejscowościach. Nawet będzie szermierka. No mówiłem przed chwilą o tym. No, bo łącznie mamy 14 dyscyplin. Tak, i wiecie, kończy się to wszystko brydżem sportowym w czerwcu już, na sam koniec igrzysk, co też mnie ciekawi, bo brydż sportowy jako taki, nie umiem grać, nie powiem. To ja jest, też... Nigdy nie miałem okazji jednak się nauczyć. Jednak kojarzę to mimo wszystko z ludźmi troszeczkę zaawansowanymi wiekowo. No tak, sportowy. Ale widzisz, ja ale mamy tutaj chyba podział czas. Na dwa turnieje, mamy podział pary, miksy i
Chłopcy, dziewczęta. Chłopcy, dziewczęta. Właśnie zastanawiam, chłopcy, dziewczęta, brydża sportowego, nie? Kurczę. Wiesz, są różni pasjonaci. No popatrz, jaką mamy grupę tutaj zapaleńców. W szachach grają zawodnicy w turniejach, w rozgrywkach ligowych i my się naprawdę emocjonujemy ich sukcesami, omawiając to w różnych programach. I teraz bryż sportowy, podejrzewam, też ma taką swoją grupę pasjonatów. I co najważniejsze, nie będzie rozgrywany na hali żadnej, tylko po prostu w hotelu Admirał przy ulicy Bielińskiej. No, to często tak się dzieje. Z Czechami też widzisz hotel Maria, ja także można obiadek przy okazji zjeść. Wyślemy cię z akredytacją. Może weźmiesz kanapki. Tak. Mówiłem, że Kuba będzie mówił, a my będziemy kiwać głowami jak ten piesek z tyłu w samochodzie. Tak czy tak, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, dużo imprez, 14 dyscyplin sportowych. Aż do czerwca. 5 w naszym regionie, tutaj w powiecie wałbrzyskim. Z tych 5, 3 na antenie sportowego Wałbrzycha, relacja od deski do deski. Dużo też wiadomości. Z komentarzem Jakuba. No nie wszystko, tutaj nie wychyla się ponad stan mocy przerobowców. Bucho dostaniesz zaraz. Tak, no już wiesz, tutaj mi się otwierają nie palce w reakcji na to, co słyszę. Ale prawda jest taka, że dużo się będzie działo, bardzo ciekawe rzeczy będą się działy. Tak się jako chyba zatrudnię do tenisa stołowego. Tam nie trzeba nic mówić, tylko klikać i punkty zmieniać. Będzie to klapki z punktami przestawiać. W każdym razie ja to po ping-ponga, jak wolę ci zaparto. W tenisie ziemnym i w tenisie stołowym najważniejsze jest ustawienie kamery. Bo jak ustawisz kamerę centralnie za stołem, no to sobie patrzysz prosto jak ta piłka i grają, nie? A jak postawisz obok stołu, no to musisz, ta głowa ci lata, później szyja włożyć. Ja zauważyłem taką różnicę. Paweł, ale to wiesz co, ja ci powiem, a powiedz, to ty, widzę, wysiłek fizyczny dla ciebie jest sporym problemem, nie? No ja jestem prawdziwym sportowcem, czyli pilot telewizor i przerzucam. Couch potato, to się nazywa po angielsku. Ale ty wiesz, nie, jak gra się w tenisa stołowego, do ilu zwycięstw w setach, ile punktów trzeba zdobyć, żeby wygrać? Za moich czasów się grało do 21. To już dawno minęło. Kolonijne rozgrywki. Jesteśmy za starzy już. I mistrz przy stole. Tak. No, to już zupełnie inne czasy. Teraz jednak te sety gra się tylko do 11 punktów. I tam z przewagą 2 punktów wygrywać w zależności od kategorii wiekowej do 2 lub 3 wygranych setów. Na pewno nie omieszkamy pójść na korepetycję do Tomasza Durajczyka. No powiem ci, że ja z chęcią kiedyś tak dla zabawy nawet w formie eventu z Tomkiem Durajczykiem zagrałbym w taki mecz. Tylko, że jemu dalibyśmy chyba nie wiem, patelnię, deskę do krojenia chleba zamiast rakietki. Może, i tak by cię ograł. Może lewą ręką kazali mu grać. Tak, i z drugą zawiązaną. Wiesz, i z jednym okiem przewiązany. Bo chyba inaczej by się to nie udało. Ale no wiesz, tak w formie zabawy, jakiejś imprezy charytatywnej, tego typu kwestie można byłoby rozważyć, bo to byłoby ciekawe wydarzenie. No i tyle. Zapraszamy, śledźcie te wyniki na stronie dedykowanej, ale też na stronie sportowego Wałbrzycha. Tak, tak. OOM Dolny Śląsk 2024.pl. Nie wierzę. Mam nadzieję, że nie będziemy się dośniło dzisiaj. Ale OOM Dolny Śląsk. Boże, Paweł, wyglądasz obłędnie. Czasami trzeba się pogimnastykować słownie. Dolny Śląsk, tak. Ale nie, wiesz, ale Dolny Śląsk, Dolny Śląskiem, ale zobacz, to takie to o. Można na przykład powiedzieć podwójne o. Double o. Double zero. Double zero. Dobrze, to co, to tyle w programie z... Boże, już chciałem powiedzieć przed kolejką. To w programie z innych, ale w programie, w którym obawiamy inne dyscypliny sportowe niż piłka nożna. Oczywiście gościmy już w naszym studio. Program prowadzą znamienici dziennikarze Bartłomiej Nowak i Jakub Zima i moja skromna osoba, czyli Paweł Szpur. Oglądajcie oczywiście Sportowy Wałbrzych TV, śledźcie YouTube'a i Facebooka, bo tam będą się pojawiać harmonogramy wielu programów, które w ciągu tygodnia będą emitowane na naszym kanale. Najlepiej go subskrybujcie. Do zobaczenia.